Loża Radiowa. Rozpoczynamy drugą godzinę Loży Radiowej. Kłaniają się Joanna Matlak. I Witold Żurawicki. I witamy także gości. Dzisiaj tak troszeczkę kameralnie. Młodzieżowa Loża Radiowa właśnie startuje. Jest z nami Jan Zimoch z Porozumienia. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Tobiasz Gajda, Młodzi Demokraci, czyli Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I Konrad Miller, Mniejszość Niemiecka. Dzień dobry. No to ja dzisiaj tak wśród panów zapowiem dwa tematy. Rodzynka jestem, tak. Bardzo się z tego cieszę. Dziękuję bardzo. Panowie, zacznijmy, bo umawialiśmy się na dwa tematy. Zacznijmy może od awarii oczyszczalni w Warszawie, która odbija się dość szerokim echem w mediach ogólnokrajowych i toczy się taka szeroka dyskusja. Więc zapytajmy, czy to jest temat lokalny, typowo warszawski, czy to jest temat już, który ogólnokrajowo się odbija i tak już pozostanie? No może właśnie, Tobiasz to... Gajda, bo rządzi tam Rafał Trzaskowski, Platforma Obywatelska. Dopytam, czy to taka śmierdząca sprawa jest tylko, jeśli chodzi o to, co wypływa z Czajki, czy czasem nie też politycznie, że troszkę szkodzi Platformie. Tutaj dziękuję też panu redaktorowi za poruszenie tego drugiego aspektu tego tematu, bo na pewno temat nieco przesadzony w swoich opiniach przez prawą stronę polskiej sceny politycznej, również przez relacje TVP Info, czyli rządowej telewizji. Aczkolwiek przychylałbym się do zdania, że to nie jest temat tylko lokalny, bo na pewno dotyczy wszystkich miejscowości, które są położone wzdłuż Wisły. I również dzisiaj do sprawy również odniósł się rząd Szwecji, iż jest zadowolony z kroków, które podejmuje polska strona, w tym prezydent Warszawy, w związku z potrzebą powstrzymania tego wycieku w oczyszczalni Czajka. Więc temat na pewno nielokalny. Jak pokazują wyniki badań jakości wody w Wiśle, prowadzone aż do Płocka, czyli na bardzo dużym obszarze, wskazują, że te pomiary wskazują, że jakość wody nie odbiega od norm, już 2,5 km od oczyszczalni ścieków, także ścieki też są ozonowane. Ja przypomnę też, że do 2012 roku wszystkie ścieki z lewobrzeżnej części Warszawy i tak trafiały do Wisły. No a w tym momencie mamy tą awarię i też chciałbym przypomnieć, że to nie jest awaria samej oczyszczalni, ponieważ ona działa jak najlepiej może działać, tylko jest to awaria tego tunelu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy. Więc tutaj to należałoby uzupełnić. Tutaj jak najbardziej jesteśmy zadowoleni z podejmowanych działań przez pana Rafała Trzaskowskiego. Zrobił wszystko, co mógł. No i też należy wspomnieć o zawiadomieniu do prokuratury na to, iż mógł być to sabotaż bądź próba pewnego rodzaju zamachu terrorystycznego. Jest to sprawa do wyjaśnienia przez prokuraturę, ponieważ przypomnijmy, że dzień przed awarią zakończyły się badania ekspertów, profesorów Politechniki Warszawskiej odnośnie jakości tego tunelu i one nie wskazywały żadnych nieprawidłowości, aczkolwiek wiemy, że tutaj złośliwość rzeczy martwych mogła nastąpić. No i też z drugiej strony dziwią mnie te bardzo negatywne nie tylko opinie, bo również i działania utrudniające rozwiązanie sprawy ze strony rządu, gdy to rząd mówi, że most pontonowy i tak będzie płaciła Warszawa z własnych pieniędzy samorządowych, a jak już mówi dzisiaj nie jest to sprawa tylko lokalna. No są to kłody pod nogi Rafała Trzaskowskiego, który przypomnijmy, że 5 września miał rozpocząć prezentację swojego ruchu obywatelskiego Nowa Solidarność. Jutro miał prezentować. Ta premiera się oczywiście przesunęła w związku z tym, że Rafał Trzaskowski wytłumaczył, iż już od początku tego ruchu byłby atakowany za to, że nie zajmuje się Warszawą, nie zajmuje się sprawą do rozwiązania taką, jak jest awaria oczyszczalni Czajka, tylko buduje swoje aspiracje polityczne, które są bardzo Polsce potrzebne. Poczekajmy kilka tygodni, myślę, że wszystko się dobrze rozwinie. To jak już wkraczamy w tę sferę polityczną, to ja bym zapytała tak. Okej, mamy awarię, Rafał Trzaskowski jest prezydentem Warszawy, więc naturalne, że zajmuje się teraz sprawami samorządowymi, no ale tak sobie myślę, jeżeli chce budować jakiś nowy ruch polityczny, to chyba trzeba się na coś zdecydować, czy nie?
Czy można dwie, jak pokazują, dwie sroczki jak za ogon pokazują, ciągnąć? Pokazują przykłady polityków polskich, tutaj naprawdę z dużą dozą powodzenia można budować swoje aspiracje polityczne, również i ogólnokrajowe, a także i tą politykę i pracę u podstaw. Popatrzmy prezydent Warszawy Lech Kaczyński, popatrzmy na Roberta Biedronia, który również zaczął budowanie swojego ruchu, gdy jeszcze był prezydentem w Słupsku. Także tutaj tych polityków, którzy zaczynali w samorządzie, to nawet jest, powiem, wartość dodana do takiego ruchu, do takiej siły politycznej, no ponieważ taka osoba zna pracę u podstaw, zna współpracę z mieszkańcami, zna problemy, z którymi się musi spotykać polityk, a nie tylko zajmuje się tutaj jakimiś dyskursami w mediach czy w przestrzeni publicznej. Taka osoba zna pracę i wie, czego oczekuje społeczeństwo od polityka. Ale szpilę panów bije tutaj pewną, może nie szpilę, ale szpileczkę. Rok temu też mówiliście, że jesteście zadowoleni z tego, jak Rafał Trzaskowski sobie radzi z tą awarią. No i co z tego zadowolenia, jak jest kolejna awaria? No tutaj, no jak wspomniałem, ekspertyzy nie wskazywały, że mogłoby się coś wydarzyć nieprzewidzianego. Nikt tego nie mógł przewidzieć. Rafał Trzaskowski bazował na tych opiniach eksperckich. Mówił, że jest potrzebna, na pewno jest potrzebny nowy kanał przesyłowy pod dnem Wisły i w końcu na to się zdecydowano. Rozpoczęto pierwsze prace przygotowawcze nad zbudowaniem tego kanału przesyłowego nowego, no ale no niestety sytuacja zaskoczyła nas po roku, ale wiele osób wiem, że ma takie opinie i takie przypuszczenia, że no to nie jest przypadek, bo też spotykamy się naprawdę i z eksperckimi opiniami, ale i z opiniami osób z zewnątrz, że no to mógł nie być przypadek. Czyli ale przypadek nie sądzę, tak? My jesteśmy dalecy gdzieś tam od takich teorii spiskowych, aczkolwiek no w tym wypadku coś tutaj za dużo jest tych... Tych zbiegów okoliczności. Okej, okay, to teraz Jan Zimoch, Młoda Prawica, Porozumienie. Przypadek czy nie przypadek? Jak to jest? Proszę państwa, no przede wszystkim zacznijmy od tego, że awarii się zdarzają. Tak bywa, jak tu już kolega wcześniej wspomniał, złośliwość rzeczy nieożywionych. Zdarzyło się, okej. Trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje, trzeba wyciągnąć wnioski na przyszłość, trzeba naprawić tą oczyszczalnię czy rurę przesyłową. Do kolejnej awarii? Do kolejnej awarii. No, miejmy nadzieję, że już kolejnej awarii nie będzie, że Rafał Trzaskowski wywiąże się ze swoich obowiązków w pełni jako gospodarz stolicy i rozwiąże tą sprawę. Jeżeli chodzi o budowanie nowego ruchu Trzaskowskiego, myślę, że akurat porównanie do Roberta Biedronia nie było zbyt trafne, bo jak wiemy, Robert Biedroń aktualnie nie ma zbyt dobrych notowań w Słupsku. Nie uważali go raczej za zbyt dobrego swojego włodarza. Same wyniki, gdy startował na prezydenta, że przegonił go Krzysztof Bosak, o czym świadczą. Czy można łączyć pracę samorządowca z budowaniem własnego ruchu, z własnego jakiegoś, tak można powiedzieć, politycznego otoczenia? Oczywiście, że można. Moim zdaniem najlepsi politycy właśnie wywodzą się z samorządu, bo zbierają tutaj doświadczenie, bo pracują z ludźmi i rozumieją, czego ludzie potrzebują. No, inny przykład tutaj nasz lokalnie, Marcin Ociepa, też wieloletni samorządowiec i aktualnie minister. Więc moim zdaniem to jest dobra droga. Oczywiście nie życzę. Tylko pytanie, czy w którymś momencie nie trzeba się na coś zdecydować, bo ja rozumiem, że tak. Samorząd jest taką dobrą podstawą do tego, aby dalej w politykę gdzieś wyżej poza iść. Poza tym, no jednak Warszawa, a Opole, no jest różnica. No jest oczywiście różnica i nie okłamujmy stanowisko przewodniczącego ja Opole, Rady Miasta, ale... czy radnego sejmiku wojewódzkiego, a prezydenta Warszawy, no to jednak z całym szacunkiem to są inne poziomy, że tutaj już Rafał Trzaskowski jest nie do końca politykiem właśnie na takiego poziomu samorządowego, no a aktualnie jest już na pewno politykiem na miarę ogólnopolską, że jednak to już nie jest tylko ten prezydent Warszawy. Czy zdoła, czy da rady, czy nie zacznie zaniedbywać obowiązków jednych lub drugich? Nie wiem, to wszystko zależy od niego. Czy wróżę temu przyszłość? No
Szczerze powiem, że kibicuję, bo dla mnie każdy kolejny, dla mnie, dla całej Zjednoczonej Prawicy, każdy kolejny rozłam w Platformie Obywatelskiej jest czymś korzystnym. Opozycja jest tak słaba, jak chce się dalej osłabiać na własne życzenie. Proszę bardzo, nie będziemy z tego powodu płakać. To nie rozłam, a wzmocnienie. No właśnie, tak się mówi, a potem wiadomo, każdy zacznie dbać o swoje interesy i będziemy mieli dwie platformy. Kolega z mniejszości niemieckiej. Konrad Miller. Ja mogę powiedzieć o takich moich prywatnych odczuciach. Ja jestem taki troszeczkę zmęczony tym wszystkim. Nie wiem dlaczego, ale męczy mnie rozmuchiwanie tego troszeczkę jednak lokalnego problemu aż tak. Rozumiem, że trzeba o tym wspomnieć, debatować, ale wydaje mi się, że gdybyśmy nie mieli takiej wojny między partiami, to ten problem byłby takiego, powiedzmy, średnio ważny, w sensie jakiś news by był. Techniczny. Tak, ludzie by tam klikali, czy wodę jest zdatna do picia i tak dalej, ale nie byłoby to rozmuchiwane do takich aż rozmiarów. Nie wiem, chyba warto przypomnieć jakąś historię tej oczyszczalni. Ale to już tak jest, że jak się polityk potknie albo idzie po nierównej drodze, to widać, że on się zatacza, a jak idzie szary człowiek... To Biarz Gajda sam powiedział, to nie jest problem lokalny. Znaczy, jeżeli chodzi o takie techniczne sprawy, na pewno to jest ważne ze względu na przykład na inne wodociągi w Polsce i tak dalej, ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o wizję rządzenia, jaką ja mam, przynajmniej taką idealną, to dla mnie takim ideałem jest to, że politycy działają jak rząd, działa jak sprawna korporacja i po prostu nie wychodzą tak często do telewizji, nie ma takich ostrych sporów ideologicznych, tylko jest spokojna praca i ludzie później oceniają efekty pracy. A tutaj z najmniejszej awarii technicznej robi się po prostu taką, powiedzmy, że tam kolesiostwo, że coś i po prostu jedzie się totalnie po bandzie. Po bandzie. Bardziej styl mi się nie podoba, może tak to ujmę. Jeżeli chodzi o tą historię, w 99 roku bodajże postanowiono, że nie będzie drugiej oczyszczalni. W 2005 roku zdecydowano się na rozbudowę tej oczyszczalni Czajki. Jakby to są jakby te sytuacje dzisiejsze, to jest pokłosie tych decyzji. Przecież ta awaria, z tego co wiem przynajmniej, ten odcinek, który gdzieś tam pękł, czy jest jakaś awaria, to jest ten stary odcinek, który nie był wymieniany rok temu. Więc to wszystko jest jeszcze, to są zaniedbania wielu, wielu lat. Także ja bym tu oczekiwał jakiejś takiej spokojnej, merytorycznej pracy i będę spoglądał, jak to się będzie rozwijać politycznie, zwłaszcza w kontekście tego nowego ruchu, który miał startować. Zobaczymy, czy to pokrzyżuje plany. No właśnie, to ja w takim razie do tego wątku powrócę. Czy to, co pytałam tutaj obu panów, czy w którymś momencie Rafał Trzaskowski powinien stwierdzić, zostaje w samorządzie, tworzę nowy ruch. Czy to da się jakoś pogodzić? Ja myślę, że Rafał Trzaskowski zrobi to Płynnie, dokładnie. Z jednego do drugiego? Przejdzie, zresztą przypomnijmy, że on ma już karierę, miał stanowiska na szczeblu ministerialnym bodajże i na szczeblu Europarlamentu, także myślę, że nie będzie problemu z tym przejściem płynnym do polityki ogólnopolskiej. Także myślę, że te 3 lata to będzie duża walka polityczna, bo ja jestem sam zdziwiony intensywnością, bo przecież tutaj mamy nowy ruch. Tutaj na Opolszczyźnie, jeżeli chodzi o te wybory, to już panowie z Solidarnej Polski zaczynają pewne ruchy, jeżeli chodzi o na przykład mniejszość niemiecką i tak dalej. To są takie, wydaje mi się, że to szykują się takie grube, wszyscy idą po bandzie, że tak kolokwialnie powiem, i szykują się do wzięcia, do gry o najwyższą stawkę. Tak mi się wydaje. To ja mam jeszcze jedno pytanie do Tobiasza Gajdy, bo tak sobie myślę, że został zbudowany pewien potencjał przy wyborach prezydenckich, 10 milionów głosów, co się często powtarza, zapowiedź tego nowego ruchu. I zdawało się, że w Platformie tak gdzieś tam te skrzydła zostały rozwinięte, wszyscy czekali, aż ten ruch powstanie. I teraz właśnie, wszyscy czekają na Rafała Trzaskowskiego. Tak. Jeszcze gdzieś z tyłu głowy słyszymy o wewnętrznych rozgrywkach. Jak czasami rozmawiam z politykami Platformy Obywatelskiej, to oni sami jakby owszem, popierają ten ruch czy coś, ale jak spytam, wchodzicie do tej rzeki, czy nie wchodzicie, to
tak jakby się bali, że się utopią. Tutaj nie jest do końca znana sama koncepcja jeszcze tego ruchu, który ma powstać. Z tego, co Rafał Trzaskowski już tam relacjonował i pisał w swoich mediach społecznościowych, on by chciał ruchu prawdziwie obywatelskiego, nie stricte może politycznego, ale nie wyklucza również ambicji dalszych tego ruchu politycznych w przyszłości. I na pewno chciałby się skupić przede wszystkim na łączeniu i integracji wszystkich samorządowców, w tym najważniejszych samorządowców, prezydentów polskich miast. Tutaj zauważmy, że zarówno Aleksandra Dulkiewicz, zarówno Jacek Sutryk, zarówno Hanna Zdanowska, to są osoby, które, które startowały w wyborach samorządowych ze swoich komitetów, mimo tego, że są to osoby popierane przez środowisko Platformy Obywatelskiej w swoich działaniach. To było jedno ze środowisk, które popierały te osoby, dzięki czemu te osoby zdobywały bardzo wysokie poparcie w swoich miastach i zwyciężały już w pierwszej turze. Dlatego tutaj sądzę, że też samym włodarzom tych miast nie jest na rękę angażowanie się polityczne konkretnie w jakiejś partii, ograniczanie się tylko tej partii, tylko jest potrzeba stworzenia czegoś szerszego, żeby ten potencjał samorządowy móc wyłuskać i połączyć go z tym potencjałem obywatelskim powstałym w wyborach prezydenckich, gdzie właśnie 10 milionów osób zdecydowały się na tą wizję Polski. No może to jest tak, że no władze na przykład Platformy Obywatelskiej boją się ruchu obywatelskiego Rafała Trzaskowskiego. Wielokrotnie Borys Budka przekonywał, że ten ruch absolutnie nie jest zagrożeniem. Też wiem, że same relacje Borysa Budki i Rafała Trzaskowskiego tylko przez wybory prezydenckie się wzmocniły, a nie osłabiły, więc nie wydaje mi się, żeby tutaj był jakiś oddźwięk negatywny ze strony Platformy Obywatelskiej. Wszyscy czekają na to po prostu, co będzie, w jaki sposób to się ukształtuje i co będzie z sobą reprezentował ruch Nowa Solidarność. Ja się zastanawiam, czy ten potencjał się nie rozmyje gdzieś w międzyczasie. Zobaczymy, jak długo potrwa awaria. To też z drugiej strony stawia Rafała Trzaskowskiego jako polityka wiarygodnego, ponieważ on zdecydował się na to odważnie, żeby powiedzieć, nie wystartuję teraz, wybaczcie mi, ja mam ważniejsze sprawy do załatwienia u siebie jako gospodarz miasta stołecznego Warszawy. Dlatego to też dużo osób zrozumiało, patrząc po reakcjach na jego mediach społecznościowych. Wiele osób mu dziękowało i gratulowało tej odważnej decyzji i że poczekają, że wszyscy poczekają jeszcze te kilka tygodni, żeby móc z ciekawością premierę ruchu obserwować. Okej, okay, a jak młodzi z mniejszości niemieckiej patrzą na ten nowy ruch? Z jakąś nadzieją, oczekiwaniem czy z dystansem? Z tego co wiem, to w mniejszości są osoby, które chętnie angażują się w ruch Szymona Hołowni. Więc no... Trochę inny kierunek. Trochę inny kierunek, natomiast no zobaczymy, jak się to rozwinie. Na razie, jak Tobiasz powiedział, nie mamy tam, no nawet jakbyśmy chcieli, to nie wiemy do czego, prawda? Więc musimy się poczekać na jakieś koncepcje programowe i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie to jest pytanie, który rok przetrwa, jeżeli dwa wystartują, bo Szymon Hołownia nie ma zaplecza tak silnego jak Rafał Trzaskowski, jeżeli chodzi o samorządy, jeżeli chodzi o zaplecze strukturalne. No struktur tak, raczej dokładnie. Na razie i nie. Po prostu zastanawia mnie to, tak ciekawi mnie, czy, bo Szymon Hołownia bardzo dobrze rozgrywa to medialnie, jest świetny, ma świetnych ludzi od komunikacji, świetnie miał zaprojektowaną kampanię. Zastanawiam się, czy będzie miał też ludzi do 3 lat intensywnej pracy, żeby nie zmarnować tego kapitału, bo jeżeli zmarnuje, no to Rafał Trzaskowski myślę, że tutaj zgadnie wszystko. Tak. No, ja osobiście no, będę się przychylał tam, gdzie będą bardziej te postulaty, które są związane z mniejszościami, akceptował czy popierał. Na razie to jest właściwie Szymon Hołownia, natomiast no, cały czas czekam na ten nowy ruch, bo no, sam jestem ciekaw. I no zobaczymy, jak to będzie. To jeszcze minuta dla Jana Zimocha. No, widzimy, że gdzieś tam formułują się dwa ruchy. Z jednej strony no, czekamy na Rafała Trzaskowskiego, tutaj coś słyszymy od Szymona Hołowni. Patrzycie z niepokojem na to, czy tutaj nie? Można powiedzieć niepokój? Nie, raczej nie. Powstają po prostu no, dwie nowe siły, o których tak naprawdę mało jeszcze wiemy. Szymon Hołownia
pokazał pazurek w kampanii prezydenckiej, nie można mu tego odebrać, chociaż jak już wcześniej wspominałem, moim zdaniem nie przetrwa to do kolejnych wyborów, że on jest politykiem tylko i wyłącznie na jedne wybory. Nie sądzę, żeby był w stanie zbudować swoje struktury właśnie dzięki trochę Rafałowi Trzaskowskiemu, który po prostu dzięki już tej swojej sile, którą posiada, no bo nie można tego odmówić, po prostu to wszystko przejmie. Szymon Hołownia może próbować, ale sądzę, że to wszystko będzie na olbrzymim marginesie. Może się stać taką partią czy tam ruchem kanapowym. Nie, raczej też nie obawiamy się ruchu Trzaskowskiego. No, ja to mówię, nowa Solidarność. Dla mnie to jest po prostu Platforma Obywatelska 2.0. Ja, jeżeli coś mogę, tak, ale taka refleksja nachodzi cały czas, że nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale siły prawicowe w naszym kraju, od PiSu, od Porozumienia do Konfederacji, znaczy może Porozumienie trochę mniej, ale też uczestniczy w tym, buduje swój kapitał polityczny na szukaniu wroga, na takim pobudzaniu negatywnych emocji. Znaczy jest to zauważalne, jeżeli chodzi o przekaz to partyjny, czy nie od głównych liderów, ale jeżeli chodzi o takich krzykaczy, którzy są wysłani gdzieś tam, no to dla mnie to jest szokujące. I teraz tak, Rafał Trzaskowski oferuje coś innego, tak samo jak reszta sceny politycznej, coś pozytywnego, jakiś pozytywny program, czyli zjednoczenie aktywnych, proaktywnych samorządowców, którzy faktycznie robią coś dla kraju, takiego w pozytywistyczny sposób, bym to powiedział, taki organiczny, tak, na dole. I boję się, że w ogólnopolskiej takiej przestrzeni może się to nie przebić, ponieważ te silne emocje zawsze, ten gniew zawsze pobudza. Ludzie w naszym kraju często są bardziej przygnębieni, bardziej depresyjni niż w innych, i to, co może ich pobudzić, to jest gniew, to jest jakaś wojna właśnie ideologiczna i tak dalej. I oni czują się obrońcami pewnych wartości i tak dalej. I to mnie martwi, że piękne koncepcje budowy kraju będą po prostu przegrają z jakimiś takimi właśnie złymi emocjami. To tutaj temat zamkniemy, chyba że pan Janek się chce odnieść, ale może po przerwie. Tak, po przerwie. Wracamy za chwilę. I wracamy do naszej dyskusji w młodzieżowej loży radiowej. Jeszcze w poprzedniej części Konrad Miller z mniejszości niemieckiej wysnuł taką tezę, że te prawicowe środowiska gdzieś tam szukają cały czas wroga. No to teraz oddajemy głos Jan Zimoch, Młoda Prawica. W pewnym stopniu zdecydowanie muszę się z tym zgodzić. Jest to przykre przemyślenie, ponieważ ja nie tak widzę konserwatyzm. W moim spojrzeniu na konserwatyzm, który jednak jest prawicową ideologią, tą, z którą się w dużej mierze utożsamiam, to nie jest szukanie wroga, tylko staranie się prowadzić powolne reformy właśnie w zgodzie i w porozumieniu z innymi, żeby po prostu zmieniać kraj na zasadzie ewolucji, a nie rewolucji. To, że inne środowiska, nawet w Zjednoczonej Prawicy, mają trochę inne spojrzenie, no zasmuca mnie to. Porozumienie stara się jak najczęściej załagadzać konflikty. Oczywiście, jeżeli coś wyjątkowo mocno uderza nas ideologicznie, wyjątkowo mocno razi nasze spojrzenie na świat, nasze poglądy, to też potrafimy twardo zareagować, ale to nie jest na zasadzie, że szukamy sobie nieprzyjaciela, na którym możemy się wyżyć, tylko po prostu wyrażamy swój przeciwko pewnym ideom, pewnym słowom, sformułowaniom, czy nawet czynom, które niestety mają miejsce, które po prostu nas dotykają. Ja w ostatnich latach zauważyłem taką niepokojącą tendencję i rozwinięcie takiego pojęcia jak afera medialna. Tutaj również mogę to ładnie zapętlić z awarią w oczyszczalni Czajka, ponieważ to w szczególności politycy prawicy upodobali sobie tworzenie afer medialnych, gdzie obrzuca się błotem jakiegoś polityka, samorządowca, rozdmuchuje się sprawę do nieprawdopodobnych rozmiarów, w tym w mediach rządowych. To potem rozlewa się na internet i jeszcze dalej, potem do mediów lokalnych. I to jest niepokojąca tendencja, że tak łatwo jest nawet czasami fake newsem, rzeczą niesprawdzoną, gdy nie ma zarzutów prokuratorskich, gdy tylko jakieś domniemanie, zniszczyć człowieka, zniszczyć karierę i zniszczyć dobre imię kogoś nieodwracalnie. Potem jest to przez sąd oczywiście gdzieś tam weryfikowane. No jest to dla mnie bardzo niepokojące zjawisko. A drugie przemyślenie, które gdzieś tam nachodzi mnie w tej kwestii, to na przykład jeżeli chodzi o konserwatystów, że Republikanów w Ameryce mamy też to skrzydło takie bardzo agresywne, takie skrzydło, które też zajmuje się głównie atakowaniem, i też mamy to skrzydło takie konsyliacyjne.
też zobaczmy na dwie prezydentury republikanów, zobaczmy na prezydenturę Donalda Trumpa, która jest właśnie taka agresywna, on się z niczym nie liczy, on lubi atakować, obrażać, szukać właśnie tego wroga, żeby naród mógł gdzieś tam stanąć w obronie wartości, a mieliśmy prezydenturę George'a Busha, tak, który był uznawany za polityka takiego raczej zgody, który był szanowany na całym świecie i po prostu uznano, że Ameryka poszła w stronę konserwatywną, potem idzie w troszeczkę bardziej liberalną, ale byli to politycy, którzy i tak po prostu szanowali i prowadzili ten dyskurs polityczny na bardzo wysokim poziomie. Także z mojej strony takie dwa przemyślenia odnośnie tej jakości i też tego, tej zmiany w życiu politycznym, która się u nas dzieje i to dzieje się niestety na gorsze. To ja muszę tutaj takie starcze trzy słowa wtrącić, że mnie też się nie podoba, że część życia przeniosła się do mediów społecznościowych, do internetu. No ale takie mamy czasy. Trochę to tak u pana Tobiasza pretensja, że ci po drugiej stronie lepiej posługują się, że tak powiem, tymi instrumentami, jakie dzisiaj są do użytku w tej polityce, a polityka, no polityka zawsze była taka bezwzględna. Że lepiej, tylko właśnie w inny sposób. W inny sposób. No dobra, no w inny sposób. Jeżeli mógłbym coś... A powiem tak, no nikt nie każe nikomu być politykiem. Nie? No jak już idzie do polityki, no to no, musi się spodziewać, że nie będzie no, tylko granica, dopieszczany. Nie? Granica bezczelności została do mnie przesunięta i to daleko. To może jeszcze w tym temacie, już tak weszliśmy refleksyjnie, wszyscy mają refleksję. Konrad Miller minutka, potem Jan Zimoch minutka i do drugiego tematu. Tak, ja króciutko tylko, bo chodzi o to, że gdzieś tam wydaje mi się, że to jest taka kwestia, że ludzie, przynajmniej przed wyborem Donalda Trumpa na przykład, była taka gorąca dyskusja o poprawności politycznej. To było bardzo modne, prawda? Walka z poprawnością polityczną, szczególnie na prawej stronie. I wydaje mi się, że w ludziach narastała takie przekonanie, że my mamy dosyć z tym takim, mamy dosyć tego ładnego gadania. I teraz doszło do tego, ja mam takie wrażenie, że ludzie oszaleli troszeczkę, w sensie, że oni wolą, żeby ktoś im powiedział, zrobię ci krzywdę. I on ci wtedy ucieszy, Boże, jak fajnie, on ma szczere intencje, przynajmniej nam to powiedział, niż człowieka, który chce dobrze, ale mówi po prostu, no tak, czasami wie, gdzie postawić granicę, żeby nie powiedzieć wszystkiego od razu i tak dalej, i tak dalej. W sensie, wydaje mi się, że ludzie zaczęli lubić polityków takich właśnie bezczelnych i ludzi takich, którzy, takich powiedzmy, no, że można... Wyrazistych? Wyrazistych, takich, to jest za bardzo pozytywne słowo. Mhm. Takich bardziej, no powiedzmy, którzy zadbają o własne gospodarstwo i tak dalej, i tak dalej, nie wiedząc, że można przy tym dużo stracić, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Język nowych mediów właśnie charakteryzuje się tym, że aby zaistnieć na Instagramie, na Facebooku czy na Twitterze, przebić się przez tą masę różnych wpisów, no to trzeba wymyśleć coś bardziej drastycznego. Ma być krótko, szybko i tak, mocno. I po prostu potem jest taki wyścig o to, jak mocniej się zapisać w tym medium, żeby się przebić, prawda? No to jeszcze mój głos był słyszany. I kończymy ten temat. Ja również doszukuję się pewnego bardzo niepokojącego obniżenia standardów właśnie zarówno i w dyskusjach politycznych, zarówno w mediach. Mi również nie podoba się wszystko to, co TVP robi, że niektóre te rzeczy są moim zdaniem prowadzone w sposób nie dziennikarski, a jedynie nakierowany w stronę prowadzenia jednej opinii, z czym również się nie zgadzam. Uważam, że to powinno zostać prowadzone w inny sposób. Zgadzam się z tym twoim pierwszym stwierdzeniem, Tobiaszu. Jeżeli chodzi o drugie, to w pewnym stopniu też, ale chciałbym również wspomnieć, że to tak troszeczkę nie do końca jest, że tylko prawica się tak zachowuje. Lewica, w szczególności ta skrajna, również to robi. Ostatni głośny przypadek pani Michała też wskazuje na to, że też są agresywni i też szukają wroga i na tym prowadzą, na tym kreują swoją postać i robią to moim zdaniem w sposób negatywny, który nie dość, że jest szkodliwy, to jeszcze moim zdaniem szkodzi najbardziej im samym, ponieważ obraża ten cały ruch, który mimo, że idee w ich mniemaniu oczywiście niektóre
są, w ich mniemaniu są słuszne, w moim oczywiście mam trochę inne na to spojrzenie, ale jednak prowadzi tak drastyczny sposób, tak brutalny, wulgarny i wręcz działaniu na, nie na granicy, a przekraczając wręcz prawo, no nie jest tą drogą, którą się powinno obierać, bo to prowadzi tylko i wyłącznie właśnie do rewolucji, czego wydaje mi się, że w dzisiejszych już cywilizowanych czasach nie chcemy, że jednak jeżeli chcemy zmian, to powinny one następować naturalnie, powoli. To zostańmy może przy Janku Zimochu. Powiedz proszę, bo teraz drugi temat już bym chciała wprowadzić, żebyśmy za bardzo nie szli w inne rejony. Rekonstrukcja rządu. Tam chyba aktywnie dość działa Marcin Ociepa, dyskutując, negocjując. Jakieś newsy może? Coś wiemy? No, zgaduję, że pewnie wszyscy słuchacze chcieliby się dowiedzieć, czy Jarosław Gowin znowu zostanie wicepremierem. No, to... Nie wiem, z ciekawości. Przez grzeczność nie zaprzeczysz? To powiem tak. To zależy moim zdaniem i zdaniem wielu polityków Porozumienia oraz również PiSu, czy Jarosław Gowin tego będzie chciał. Że moim zdaniem, już w tym momencie mówię tylko i wyłącznie, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że powróci do rządu i powróci na stanowisko wicepremiera. Ale czy to jest pewne, tego państwu niestety zagwarantować nie mogę. O tym na pewno przekaże sam pan prezes, pewnie z prezesem Kaczyńskim i z prezesem Ziobro. Więc ja z niecierpliwością czekam na wyniki tych rozmów. Są one prowadzone jednak za zamkniętymi drzwiami i są dosyć strzeżone, żeby nic z nich nie wyszło. Moim zdaniem dobrze, nie ma co budować jakiegoś szumu medialnego aktualnie na jakichś przeciekach. Po prostu poczekajmy, jak się skończą te rozmowy. Zmieńmy ten rząd, zmieńmy niektórych ministrów, zmieńmy stanowiska. Mam nadzieję, zredukujmy ilość ministerstw i 3 lata do pracy. Mamy 3 lata z większością parlamentarną, z przychylnym prezydentem. Myślę, że to jest czas na ciężką pracę dla Polski. Janek Zimoch, jaki otwarty na zmiany. Tobiasz Gajda teraz, Młodzi Demokraci. Tutaj w rządzie już zaobserwowaliśmy pierwsze zmiany, tak zwaną autorekonstrukcję, jak to niektórzy mawiają, czy już tutaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Zdrowia. Mieliśmy zmiany na stanowiskach w tychże ministerstwach. Poprzednie osoby, mówi się, no nie tylko o nich, a i o innych członkach rządu, że się w cudzysłowie zużyły, ale nie zużyły się przez swoją ciężką pracę, a raczej przez zaniedbania, bo tych zaniedbań zaczęło się piętrzyć coraz więcej i coraz więcej, aż do zarzutów prokuratorskich pierwszych. No i tutaj trzeba było coś jednak w tej sprawie zaradzić, żeby bardziej nie cierpiała ta kwestia obecności tych osób przy rządzie. Mnie tutaj dziwi fakt tak mocnej rekonstrukcji w czasie pandemii, która raczej powinna być okresem ciągłości i dbania o to, żeby jak najszybciej wyjść z kryzysu. Kto wie jak najlepiej wyjść z kryzysu? Osoba, która była w trakcie i pracowała w trakcie, wie co, gdzie, jak należałoby uczynić, żeby z tego kryzysu wychodzić. Więc taka jesienna rekonstrukcja, gdy nowa osoba przychodzi do rządu, zupełnie świeża, nie wie dokładnie, co się działo, gdzie, w którym z departamentów, aby móc jak najszybciej wprowadzać te zmiany, żeby jak najsprawniej wychodzić z kryzysu. No, uważam, że nie jest zbyt dobrym rozwiązaniem, ale na pewno jest tym zadaniem wygodnym dla strony rządowej, bo na pewno taka świeżość zawsze jest i nadzieja, to gdzieś tam te dwa pojęcia w polityce, które na pewno grzeją, w cudzysłowie również. Tego tutaj raczej jestem zawiedziony tym, że ta rekonstrukcja będzie. Ograniczenie ministerstw to pewnie również pokłosie masowych zwolnień, które mają się odbywać w sferze budżetowej, w urzędach administracji centralnej, żeby tutaj pokazać również, że rząd obcina swoim, redukuje ministerstwa, żeby poszła gdzieś tam, poszedł przekaz do społeczeństwa, że rząd również redukuje ministerialne stołki.
No i tutaj kolejny aspekt to na pewno walka frakcyjna mocno gdzieś tam proteguje swoich Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, która jest w tym momencie w ofensywie takiej i medialnej. To na pewno gdzieś zauważył Jarosław Kaczyński, któremu się to mogło nie spodobać, więc jest tutaj plotka o tym, że ministerstwa Solidarnej Polski będą ograniczane, więc tutaj na pewno te rozgrywki wewnętrzne na Zjednoczonej Prawicy również mają wpływ na samą rekonstrukcję, no i zobaczymy, jak to się potoczy, a Zbigniew Ziobro pewnie odpuści, gdy jego ludzie nie będą mieli odpowiedniej liczby ministerstw, bo taki ma charakter. I nawet słyszałem, to plotka, która się pojawia co kilka miesięcy o przyspieszonych wyborach, żeby właśnie Jarosław Kaczyński mógł nieco oczyścić tutaj Zjednoczoną Prawicę, żeby większość tutaj była jednak osób z Prawa i Sprawiedliwości, a nie wśród koalicjantów. No to jest bardzo ciekawy temat. Myślę, że właśnie najciekawszym chyba tutaj dla mnie tematem jest walka właśnie frakcyjna i zwrócenie uwagi, jak Zbigniew Ziobro i jego Solidarna Polska narzucają agendę, jeżeli chodzi o media, jeżeli chodzi o sprawy, o debatę publiczną. W kampanii prezydenckiej bodajże prezydent Duda narzucił właśnie ten temat LGBT, a teraz korzysta z tego Zbigniew Ziobro i nawet, pamiętam chyba tak, dotował te gminy, które tam uchwaliły tę ustawę bodajże, czy uchwałę o zakazie ideologii, tak, LGBT, coś takiego. Wolno od LGBT. O, właśnie, dokładnie. No i to są takie no, zagrywki, które mają pokazać, bo w polityce, jak rozumiem, liczy się oprócz takiej władzy stricte, czyli Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokurator Generalny i tak dalej, też możliwość kształtowania debaty publicznej i nadawania tonu pewnym sprawom. Więc Zbigniew Ziobro chce udowodnić, że to on, i to myślę, że jest konkurencja między wami ostra, bo wy jesteście właśnie tacy, jak wspomniałeś, łagodni i tak dalej, a Zbigniew Porozumień. Ziobro i właśnie jedzie po prostu po bandzie, jak po prostu, no, jakby walczył o życie. Zresztą przecież to jest walka o schedę po Jarosławie Kaczyńskim, bo to jest jego ostatnia kadencja, z tego co pamiętam, więc tam bardzo, bardzo mocno walczą. To jest bardzo interesujące. No i jeżeli chodzi o samą zmianę, jeżeli chodzi o zmianę rządu, jak to się mówi? Rekonstrukcję, właśnie. No i myślę, że dla mnie taka rekonstrukcja, jeżeli chodzi o ograniczenie liczby ministerstw, jest bardzo korzystna, ponieważ mniejszym ciałem się lepiej zarządza. Natomiast boję się, że to będzie, boję się takiej sytuacji, że to będzie tylko zmiana faktycznie strukturalna, ale ci wszyscy ludzie zachowają posady. W sensie my mamy rząd chyba jeden z największych w Europie. Liczba wiceministrów jest straszna. I po prostu, jeżeli oni wszyscy dalej będą gdzieś tam zachowywać te stanowisko, no to będzie katastrofa. Ale jeżeli to się ograniczy też nie tylko ilościowo, ale też jakościowo, no to wtedy może być coś dobrego. No, w zasadzie to chciałem powiedzieć. Jeszcze jedna refleksja, bo kolega wspominał o rządach takich eksperckich, o których mało się słyszy, a oceniają ich mieszkańcy po tym, co robią. Taki rząd to na pewno rząd szwajcarski, gdzie mało kto z nas zna członków rządu szwajcarskiego, zna władzę Szwajcarii. Mieszkańcy z Szwajcarii są zadowoleni z tego, jak ich kraj jest rządzony, ale również tam nie ma takiej debaty publicznej jak u nas, takiej politycznej. Tam raczej mówi się o tych sprawach takich lokalnych, mówi się o kwestiach tych referendalnych podejmowanych co jakiś czas w referendach. No i myślę, że z korzyścią dla Polski byłoby również, żeby taki rząd ekspercki w końcu w Polsce powstał. Tego bardzo brakuje, a byłoby to na pewno z korzyścią dla naszego kraju, a nie rząd taki polityczny. Znaczy, Jan Zimok, młoda prawica. Na początek tak może delikatnie zażartuję. Ja wiem, że dla Platformy Obywatelskiej jakakolwiek zmiana rządu z PiS-u na jakikolwiek inny byłaby pozytywna. Na Konfederację na pewno nie. No dobra, na Konfederację nie, to jest akurat racja, z tym się zgodzę. Jeżeli chodzi o rząd ekspercki, no oczywiście piękna idea, tylko czy w Polsce jest realna? No historycznie patrząc na Polskę, Polska zawsze była krajem kłótliwym, o dosyć ciężkim karku. Piękna wizja, którą z chęcią bym również zobaczył, ale średnio widzę przynajmniej w tym momencie możliwość na stworzenie tego. Potrzebujemy politycznej odnowy, potrzebujemy wprowadzenia nowej jakości. Myślę właśnie, że młodzi ludzie, którzy będą mieli troszeczkę bardzo inną wizję tej polityki niż aktualnie osoby ze starszego pokolenia. No, może jeszcze odpowiem na
była parę rzeczy, które usłyszałem od kolegów. To już króciutko, bo zmierzamy do końca. Po pierwsze, wybory kolejne, przedwczesne. Moim zdaniem nasi wyborcy by nam tego nie wybaczyli i jestem wielkim przeciwnikiem organizowania nowych wyborów. I to już nawet nie mówię z perspektywy Porozumienia, ale z całej Zjednoczonej Prawicy, że mogłaby bardzo dużo utracić i skończyłaby w opozycji, albo ogólnie nie dałoby się stworzyć rządu większościowego. A jeżeli chodzi o tą grę wewnętrzną, o te przytarczki, no oczywiście są, to jest normalne, Solidarna Polska, Porozumienie, to są Panie Janku, musimy już do końca, naprawdę. Które są już po prostu różne i normalne jest to, że będziemy mieli pewne spory. Dziękuję Państwu Tak czy owak, na rekonstrukcję czekamy. Dziękuję bardzo za dzisiejszą dyskusję. Jan Zimoch, Młoda Prawica, Porozumienie. Bardzo. Młodzi ludzie w przyszłości. Tak jest. Tobiasz Gajda, Młodzi Demokraci. Rząd ekspercki. Dziękuję, miłego dnia. I Konrad Miller, Mniejszość Niemiecka. My również się żegnamy. Joanna Matlak. I Witold Żurewicz. Do usłyszenia. Loża radiowa.